Cześć, witajcie z tej strony Super Farmer. Dzisiaj taki vlog jakby z innych obowiązków. Jedziemy po zielonkę dla bydła. Kto pojechał z kosiarką, ja mam tu zgrabiarkę. Jedziemy na takie pole zimne. To jest to klin z dwóch stron zwężający się. Dzisiaj tam troszeczkę popadało. Ogólnie teraz są takie deszcze, że jest wilgoć praktycznie cały czas. Idziemy ciąć lucernę. Tata pojechał z kosiarką, jak już mówiłem, ja mam zgrabiarkę. Później przejadę się przeczepię samą zbierającą. No i co, już raz chcieliśmy, ale to pierwszy raz nie nagrywałem, teraz sobie nagrywam, pogadam trochę. No i co? Widzicie, tu lucernie jest już ładna. Tam skończymy, będziemy ciąć tu. Zgrabiarka siedmiogwiazdowa, zwykła, taka najzwyklejsza, na nasze hektary super. A jeszcze dodatkowo też super do przyczepy samozbierający, ponieważ ona z pokosów, gałęzie są, proszę uważać, ona z pokosów zbiera dobrze, ale tylko przy grubych pokosach, przy cienkich robi się taki wałek z przodu i tak to wszystko starczy. A jak zgrabimy, no nie dużo tniemy, bo ile, 2-3 pokosy, więc no w sumie się nie opłaca, ale no jednak trzeba, bo teraz wyjdę rozłożyć, bo lepiej wciąga jak jest zgrabione, no wtedy taki warkocz robi nie za dobrze. Zresztą no, po prostu trochę też tą łąkę ziemię na powietrzu. Pierwsze jej zgrabianie w tym roku. Dajcie, mam to radę rozłożyć jedną ręką. Może dam, dobra. Jedną ręką, bo nagrywam z ręki na kliku. No i co? Dobrze, będzie dobrze. Tam zgaszę go, bo muszę poczekać, aż zatnie. Ponieważ tak się zestaw właśnie prezentuje. Jak widzicie, słonko wyszło ładnie, ale nie jest za zimno. Dzisiaj mamy dzisiaj 14 maja. No mroz jak na razie nie ma tragedii, to tak nie. Kosiarką po remoncie. Drugie jej cięcie tutaj ciała. Co, przyjedzie w tą stronę, pojedzie w tamtą i tu wróci, jeszcze wyrówna. A już jak pojedzie w tamtą, to już będę mógł jechać za nim. No i tak praktycznie u nas jest. Ojku. Raz na 2-3 dni zależy. Tak przywozimy, chyba że tniemy na siano. No po prostu. Teraz jest tak, to 2-3 dni chyba że tniemy siano. Wtedy po prostu przywozimy to, co jest na polu. Czy suche, czy mokre, czy już półsuche. Kosiarka trochę wyje, ale muszą się tryby dociąć. Jak to mówię. Odjedzie, będziemy jechać, łąka niby równa, wałowana, ale wiadomo jak to jest z kamieniami. Miedzę oczywiście też tniemy, bo nas tak się przyjęło w okolicy, że jak ktoś ma łąkę przy miedzy, to miedzę tnie. Nawet jak nie mamy łąk przy miedzy, to zawsze raz na rok ktoś tnie miedzę. Łąka nie jest za duża, to jest lucerna siana na wiosnę rok temu. Ale nie jest czysta, to jakaś trawa, jakieś zielsko, ale wszystko zjedzą. Jest równiutko jak na stole, było wałowane. Tu jest po prostu taki klin, bo do orania to tutaj była tragedia. Dobrze, skoro
pojechało, ładnie warkocz robi, później przyczepowa to lepiej wciągać. Teraz czymy się pominiemy. Było cięcie, musieliśmy minąć, a no nawet na takim kawałku to nie jest najprostsze. Teraz jadę w tamtą, zawrócę i przyczepam. Tak ładnie to wszystko robią. No i dobra, nagram wam jeszcze z załadunku, z rozładunku. Na pusto wracamy. Nic nie mówiłem podczas załadunku, bo były wysokie obroty i tak nic by nie było słychać. Dlatego były wysokie obroty, bo to jest ciężki towar i musi go na siłę wrzucić. Zbierałem na dwójce ponad 2000 obrotów. Tak właśnie działa tu wyładunek. Już zwalone, teraz odczepiam. Można trochę pogadać. A więc tak. Od razu mówię, to jest przyczepa typowo do... jest przyczepa typowo do zbioru suchych rzeczy. Typu właśnie słoma, siano, a nie do zielonek. Więc, żeby nie było zbędnych komentarzy, typu, że dlaczego ona tak tłucze, albo dlaczego takie obroty, albo dlaczego gubi. Ona po prostu... nie była do tego przeznaczona, no ale każda przyczepa samoodbierająca zbiera z trochę gorszym skutkiem. Po drugie, trawy są jeszcze krótkie i żadna, podejrzewam, przyczepa wam inaczej nie zbierze, tak żeby nie trzeba było trochę po niej poprawić. Po drugie, czekajcie. Lepiej zbierać tak i kilka razy widłami machnąć, niż wszystko zbierać ręcznie. Na początku tak robiliśmy, no to o Jezu. Nie pytajcie. Ja wam może jeszcze na pewno nagram film, jak z zewnątrz jak ona zbiera, bo wyjdzie ze środka, to tak głośno i trzeba się skupić na niej, z zewnątrz, wiadomo. I co? To by było na tyle dzisiejszego vloga. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak jesteście nowi, zostawcie subika i jak możecie, udostępnijcie. Na razie, do następnego.